Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. reaktywacji naszego dziennika, reparacji wojennych od Niemiec, czy zwrotu mienia bezspadkowego. Proszę bardzo. Ja chciałam pana redaktora zapytać o dwie rzeczy. Mianowicie jedną, czy kiedykolwiek będzie reaktywowana nasza Polska, bo bardzo nam brakuje tej publikacji. Obawiam się, że nie, bo pani Adamus już nie żyje, a nie ma chętnych do tego, żeby ją sfinansować. No, sfinansować to by się może sfinansowała sama, ale ktoś musi zacząć. Właśnie, ale tam były te felietony co tygodniowo. No były, tam. Redaktora i bardzo nam tego brakuje. No, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jakie pana jest zdanie, panie redaktorze, na temat konwencji o nieprzedawnieniu zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa, która została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Organizacji Narodów Zjednoczonych 19 października 1968 roku z inicjatywy Polski i inicjatorami byli dwaj profesorowie naszego uniwersytetu, profesor Bohdan Miniewicz i profesor Alfons Klawkowski, mój promotor notabene. Tak, tak. I, proszę pana, pamiętam to nazwisko. I panie redaktorze, rzecz polega na tym, że według wyliczeń pana posła Mularczyka wstępnych, to nam Niemcy są winni 3 biliony dolarów. 3 biliony. I oni... Nie, biliony. Pan Mularczyk sobie nie żałuje. Oni wyszli z założenia, że te roszczenia, które wobec nas mają Żydzi, to pójdą z tego, ten 1 bilion to są roszczenia żydowskie i wobec tego, a my 2 biliony dolarów. Rozumiem. Znam ten pogląd i jestem nim przerażony. Z prostego powodu, to akurat nie ma specjalnie nic wspólnego z konwencją o nieprzedawnianiu zbrodni ludobójstwa, bo tu chodzi o roszczenia materialne, ale tak jak powiedziałem, powtórzę, nie żyjemy w próżni traktatowej i strona prawna jest taka, że konferencja w Poczdamie, znowu wracam do 1945 roku, przyznała Polsce reparacje wojenne z terenu Niemiec, bo Niemiec nie było, w puli sowieckiej. Polska miała się zaopatrywać, że tak powiem, rekompensaty ze sowieckiej strefy okupacyjnej. A Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z Polską po bratersku, żądając w zamian prawa do wybierania górnośląskiego węgla za darmo. I tam Polska z tych reparacji to nic nie dostawała, bo oni nawet z ziem zachodnich tam wszystko zabierali jako trofejne. Natomiast ten węgiel był wybierany naprawdę. I kiedy Stalin umarł, w 1953 roku, on w marcu umarł, a zaraz potem rząd w Polsce, który już miał dosyć tego, nawet tamten rząd, zaproponował, że Polska się zrzeknie tych reparacji, żeby już i tak z nich nic nie miała, żeby w zamian za obietnicę Sowietów, że nie będą tego węgla wybierali górnośląskiego. I oni na to się zgodzili, z tym, że dopiero w 1956 roku przestali to robić. I teraz w związku z tym stanowisko niemieckie jest następujące. Niemcy wypłaciły reparacje zgodnie z dyspozycjami konferencji w Poczdamie. A jakie były rozliczenia Polski z Sowietami, to Niemców nie obchodzi. To wy się z nimi tutaj teraz bujajcie. Natomiast dlaczego ten pogląd, który pani przedstawiła, że my weźmiemy od Niemców reparacje, a potem i z tych reparacji oddamy Żydom, jest szalenie niebezpieczny. Dlatego, że my od Niemców prawdopodobnie nic nie uzyskamy. Natomiast Polska w ten sposób uzna zasadność roszczeń żydowskich, na czym Żydom od 30 lat bardzo zależy. I nie wiem, być może, że po cichu już takie uznanie nastąpiło, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Więc dlatego uważam to stanowisko za niebezpieczne. No, co do reparacji jeszcze, to jak wszystko u nas, to i sprawa reparacji ma swój, że tak powiem, aspekt humorystyczny.
Tak, otóż pan Jan Zbigniew Hrabia-Potocki, który się uważa za prezydenta Polski, teraz kandyduje na prezydenta Warszawy. No to trochę dziwne, że prezydent państwa kandyduje na prezydenta miasta, no ale mniejsza z tym. Otóż on wygrał ponad 800 miliardów dolarów dla Polski reparacji wojennych. Tylko gdzie to zrobił? Przed Europejskim Sądem Arbitrażowym, sądem polubownym w Ciechanowie, utworzonym przez Stowarzyszenie Biznesowe w Opinogórze. Ja mówię, że to też ma swój aspekt humorystyczny. Ten. I pan Potocki jak najzupełniej serio twierdzi, że teraz sprowadzi z Londynu adwokata i to wyegzekwuje na Niemcach. Ale jeszcze, jeżeli mogę dodać coś, mianowicie według procesu norymberskiego z Polski wywieziono, to był dokument, akt oskarżenia przeciwko Alfredowi Rosenbergowi, który został skazany na karę śmierci. I dokumenty świadczą o tym, że z Polski wywieziono 1 418 000 wagonów kolejowych zrabowanego mienia, 427 000 ton wywieziono drogą wodną i 9 000 wagonów kolejowych, maszyn rolniczych i innych, bo Alfred Rosenberg prowadził szczegółową dokumentację i to przedstawił ministrowi Lambersowi w kancelarii Hitlera. To była skierowana notatka z 22 kwietnia 1944 roku. Teraz jeszcze jedno zdanie. Z samego pałacu w Łańcucie wywieziono 400 wagonów kolejowych, z tym, że wagony wtedy były mniejsze, bo mały pojemność 11 ton. I niezależnie od tego, wszystko, całe jest dokumentacja dotycząca tego, co wywieziono z obozów koncentracyjnych dla Żydów. To znaczy z tych wszystkich Bełżec, Treblinka, to dokładnie prowadzili Niemcy dokumentację. I są takie dokumentacje w archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości, bo podejrzewam, że do dnia dzisiejszego tylko nikt do nich nie sięga. I tam jest wyraźnie napisane, co zabrano Żydom i co po prostu, z czego ograbiono. Zresztą Treblinka to naprawdę była makabra, o której teraz nie chcę mówić, bo to jest naprawdę, to zebrać można. Także tyle, panie redaktorze, nic już więcej nie powiem. Proszę państwa, no nie tak dawno oglądałem taki felieton, czy relację telewizyjną z wizyty ministra Czaputowicza w Berlinie i z konferencji prasowej, jaką on tam miał z niemieckim ministrem spraw zagranicznych, wtedy jeszcze chyba Steinmeierem, Walterem Steinmeierem. Chociaż może już on został prezydentem. Tak, już nie pamiętam. No w każdym razie z ministrem spraw zagranicznych. I minister spraw zagranicznych niemiecki przedstawił to stanowisko niemieckie, które przed chwilą zreferowałem. Natomiast pan minister Czaputowicz oświadczył w obecności tego Niemca i przed kamerami telewizyjnymi, że sprawa reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. Kropka. Więc jak minister polski, no to ja pani opowiadam. Tak, więc jeżeli minister rządu polskiego tak mówi, to wie pani, być może, że jest mnóstwo dokumentów i tak dalej, ale tak jak powiedziałem, stanowisko niemieckie jest takie. Co więcej, w roku 2000 ówczesny niemiecki kanclerz Gerhard Schröder powiedział, że w jednym ze swoich przemówień, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Więc uzna 100 miliardów marek plus te okręty podwodne dla Izraela i tak dalej, no krótko mówiąc, niezależnie od tego, jakie dokumenty istnieją, dlatego właśnie na winowajce zastępczego wytypowana jest Polska i wobec Polski jest aplikowana pedagogika wstydu, tak, która ma na celu doprowadzenie do tego, żeby nasze społeczeństwo miało takie bliżej niespracowane poczucie winy wobec Żydów. Bo wtedy łatwiej będzie nas utrzymać w ryzach, nawet bez terroru specjalnego, jak będziemy tacy. Proszę bardzo. Może głośniej, bo to istotne dosyć pytanie odnośnie mienia. Zwrotu mienia i walki o mienie. Otóż dysponuję notatką, która miała nałożoną klauzulę tajności. Ta klauzula została zniesiona 3 lata temu z tej notatki. I to jest notatka z pobytu
Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego w Nowym Jorku od 8 do 10 marca 2008 roku przebywali tam na zaproszenie środowisk żydowskich. I tematem spotkania z środowiskami żydowskimi była kwestia odszkodowań za mienie zagrabione przez komunistów Polakom, w tym obywatelom pochodzenia żydowskiego. I notatka liczy 3 zdania. Króciutka notatka. Mianowicie Donald Tusk obiecał środowiskom żydowskim, że jeszcze w tamtym roku, w 2008 roku, projekt ustawy reprywatyzacyjnej trafi do Sejmu, a na jesień, to znaczy w 2008 roku, będzie podjęta ustawa. I teraz mam takie pytanie do przemyślenia. Dlaczego Donald Tusk oszukał Żydów amerykańskich i dlaczego do Nowego Jorku pojechał dyskutować o tym, co się Polakom należy? Przede wszystkim, bo Polacy najbardziej ucierpieli na tym. Proszę Państwa, no dlatego, że rząd polski jest poddany rozmaitym naciskom, również ze strony żydowskiej, którym niestety ulega. No, przypomnę taką sprawę, która się czkawką odbiła ostatnio, bardzo dla nas nieprzyjemną, mianowicie ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. Ona została uchwalona w 1998 roku, więc 20 lat temu. I na żądanie strony żydowskiej został do niej wprowadzony artykuł 55, przewidujący penalizację tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. I przez 20 lat nikt nie zauważył, że to zagraża swobodzie badań naukowych, ani tam wolności słowa nie ogranicza. I dopiero kiedy Polska spróbowała użyć tego samego narzędzia dla ochrony własnej reputacji, to się podniósł klangor na cały świat. I Departament Stanu ostrzegł ustami rzeczniczki Departamentu Stanu, ostrzegł Polskę, że jak nie będzie grzeczna, to zagrozi swoim interesom strategicznym. Tak to wygląda. Więc my oczywiście, na szczęście Donald Tusk nie spełnił tych swoich obietnic. A to tego nie wiem, ale to dobrze zrobił, jak nie spełnił, bo gdyby spełnił, to byśmy mieli w tej chwili, tak jak to się mówi, Houston, mamy problem, prawda? Więc ja kiedyś współpracowałem przy projekcie ustawy o restytucji mienia w 1992 roku. Przygotowaliśmy taki projekt, to w gronie takich posłów tam różnych, przygotowaliśmy taki projekt, no i ponieważ ci posłowie nie mieli takiej politycznej siły przebicia w Sejmie, to zaproponowałem, żeby przekazać ten projekt prezydentowi Wałęsie, żeby on wniósł to jako inicjatywę własną, jeszcze pierwszą inicjatywę ustawodawczą prezydenta. No i kolegom posłom się tam to spodobało, poszliśmy do prezydenta Wałęsy i ja mu referowałem, dlaczego powinien to poprzeć. 3 powody mu podałem. Po pierwsze, że to jest ustawa o znaczeniu historycznym, rzeczywiście zmieniająca tutaj ustrój i tak dalej. No to wypada, żeby taki prezydent jak on właśnie to jako pierwszy akt ustawodawczy to wniósł. Drugi powód to był taki, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to odtworzy się w Polsce gruba warstwa właścicieli. I ci ludzie będą stanowili naturalne zaplecze polityczne ugrupowań antykomunistycznych. Bo będą pamiętali, kto im zabrał, kto im oddał. I po trzecie, że jeśli Lech Wałęsa będzie starał się o reelekcję, to będzie miał bardzo poważny argument, który mi przedstawi. I Lech Wałęsa nam odmówił. Lech Wałęsa nam mówi, ja nie bardzo wiedziałem dlaczego, no po kilku miesiącach się zorientowałem dlaczego. Po prostu miał to surowo zakazane. Drugi taki przypadek, kiedy Akcja Wyborcza Solidarność pracowała nad ustawą reprywatyzacyjną właśnie. No i ja tam przeczytałem ten projekt i uderzyła mnie jedna rzecz, że tam jest paragraf aryjski taki, ja to nazywałem paragrafem aryjskim, taki ostentacyjny, że o
roszczenia, z roszczeniami może występować osoba, która od 5 lat mieszka na terenie Polski. To wiadomo, o co tu chodziło. Więc poszedłem do pana profesora Bieli, który był tam takim głównym majstrem przy tej ustawie. Ja myślałem, że on jest prawnikiem, okazało się, że on jest psychologiem, no ale nieważne. No i powiedziałem mu, że wiem, o co chodzi tutaj paragraf rejski, tylko po co taka ostentacja, że ten sam cel, bo mówię, jak z takim paragrafem wystąpicie, to Aleksander Kwaśniewski wam to zawetuje natychmiast. Ten sam cel można osiągnąć w inny sposób, zupełnie nie zwracający niczyjej uwagi. Otóż w 1946 roku był uchwalony taki, wydany właściwie taki dekret prawo spadkowe. On został uchylony w 65 roku przez kodeks cywilny, ale przepisy wprowadzające ten dekret wywołały skutki trwałe. Tych przepisów wprowadzających to nikt nigdy nie czyta tam już, a to tam było ciekawe, że jeżeli z czyjejkolwiek inicjatywy nie zostało wszczęte w jakimś odczynku do jakiegoś majątku postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku do 1 stycznia 1949 roku, to taki spadek jako utracony przypada Skarbowi Państwa. No i ja mówię do tego profesora Bieli, to zamiast paragrafu aryjskiego, to trzeba wprowadzić paragraf taki, że ten ubiegający się o roszczenia musi udowodnić swoje uprawnienia według prawa polskiego. No niby jakiego, prawda? Jasne, że polskiego, ale był właśnie ten koci pazur był tam, więc mówię, ten sam skutek można osiągnąć w ten sposób. No i nawet na piśmie to panu profesorowi Bieli przedstawiłem i ku mojemu zdumieniu okazało się, że uchwalono ustawę z paragrafem aryjskim. Ja dopiero wtedy, to wstyd się przyznać do głupoty, wtedy dopiero zrozumiałem, o co naprawdę chodziło. Że nie chodziło o to, żeby uchwalić jakąś restytucję mienia, tylko żeby zamarkować taki zamiar, ale wszystko zrobić, żeby prezydent Kwaśniewski to zawetował i wtedy to my to dobrześmy chcieli, ale to zły Kwaśniewski nam to storpedował i tak dalej, więc jesteśmy, możemy się pławić w stanie pierwotnej niewinności. Coś takiego było. No i teraz tam... No tak, no, tak, proszę pana, no po co oddawać własność, kiedy można se samemu wziąć? No po co? Także to jest całkiem racjonalne. Znaczy z punktu widzenia interesów państwa i społeczeństwa, oczywiście to by trzeba było zrobić, no ale biurokracja by na tym ucierpiała. To ja kiedyś rozmawiałem z takim jednym, nawet porządnym człowiekiem w Gdyni. Ja tam z samorządu tamtejszego. Ja mówię, no dobrze było, żeby te spółki tam komunalne trochę tak jakoś tam odchodzić, żeby ich było mniej. A ten mówi, no ma pan rację, ale czym byśmy wtedy zarządzali? To jest argument, tak. Tam pan z tyłu się zgłaszał, proszę bardzo. A z tym samym problemem, jak radzą sobie sąsiedzi? Którzy? Czesi, Słowacy, Litwa, Estonia. Niektórzy przeprowadzili reprywatyzację, a niektórzy nie. Przepraszam, jeszcze temat w tył, kwestii roszczeń, gdzie to... Proszę pana, no myślę, że są w podobnej sytuacji, dlatego że amerykańska ustawa, o której tu wspominałem, dotyczy krajów, które uczestniczyły w konferencji mienie ery Holokaustu w czerwcu 2009 roku w Terezinie koło Pragi. Więc inne państwa też mają ten sam problem, tylko że inne państwa nie mają, że tak powiem, takiej skali jak Polska. Głównym dłużnikiem w rozumieniu środowisk żydowskich jest Polska. Co więcej, nie jest wykluczone, że to się wiąże z jakimiś projektami politycznymi, o których tu nie znamy. Które być może są już w fazie realizacji. No podam jeden przykład. Na początku czerwca tego roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Rabinów. Tam było prawie 40 chyba uczestników, którzy się zastanawiali, jak te 300 miliardów tutaj, przecież nie można tak na chybcika, to za duża suma jest. I rabini, a które rabini
doszli do wniosku, że trzeba tutaj położyć nacisk na edukację, na sfinansowanie edukacji. Ale nie edukacji młodych Polaków, młodzieży polskiej, tylko na religijne szkoły żydowskie. Państwo słyszycie? To znaczy, że liczą się z masowym napływem młodzieży żydowskiej na teren Polski, skoro trzeba dla nich zakładać całą sieć szkół religijnych. No, trzeba wyciągać wnioski z takich wydarzeń. Siekiera jest do pnia przyłożona, tylko jak mówię, nasi dygnitarze tutaj milczą jak zaklęci, bo nie wiedzą, co nam powiedzieć. Nie wiedzą, co nam powiedzieć, a potem już będzie za późno. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie Stanisławie. Chciałem zapytać o ustawę 447, a dokładnie o pewną rzecz. Ta ustawa, jak każda inna, ma swoją ramę prawną i podmiot, który jest ujęty jako Holokaust. Patrzyłem w tłumaczenia, tam nie mówi się o narodowości izraelskiej, narodowości żydowskiej. W treści mówi się o Holokauście. Myślę, że to byłby precedens na skalę światową, jeśli kraj, który jest za oceanem, po drugiej stronie ziemi, który jako tako z Polską nie ma żadnych więzi, paktów, umów oprócz NATO. To już bliżej byłoby Unii Europejskiej decydować i cokolwiek rozmawiać z Polską, próbować szturchać niż Stany Zjednoczone, ale myślę, że większość ludzi wie, z czego to wynika, skąd zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Do czego zmierzam? Bardzo łatwo jest sobie tą ustawę znaleźć, otworzyć i zrobić pewnego rodzaju eksperyment. Słowo Holokaust w każdej chwili można zastąpić na przykład słowem rdzenne ludy Ameryki i powstaje doskonała ustawa ważąca tyle samo i tak samo bijąca w Amerykanów na tej samej podstawie co w nas. Kwestia tylko zamiany słownictwa. Tak samo można zamienić to na rdzenne ludy Afryki i przekierować tą ustawę na jej mocy w stronę Anglików, Francuzów, Holendrów, Hiszpanów, Portugalczyków, którzy kolonizowali te kraje i w pewien sposób również doprowadzili do wyniszczenia tych rdzennych ludności. Tu są dwa przykłady kolonizowania wojen, ale to samo ujęcie dotyczy spraw konfliktów na tle religijnym i wszystkiego, co sobie wymyślimy. Ja myślę, że ta ustawa jest ważna dla całego świata, bo ona wprowadza coś zupełnie nowego. Przypadek, który może być przyczynkiem do rewizji bardzo wielu rzeczy. I tutaj tylko wyobraźnia jest granicą tego, do czego może dojść. Proszę Dziękuję. Pana, no oczywiście wpisać do ustawy można wszystko. Pytanie tylko, kto to zrobi. Na przykład, kto uchwali ustawę, na podstawie której na przykład Stany Zjednoczone zostaną zobowiązane do rozmaitych rekompensat z tytułu tego precedensu Black Hills. Bo to o tym pan mówi, to Indianie tam zaraz po wojnie secesyjnej, Indianie z grupy Lakota podnieśli powstanie. No i tam się zjednoczyli i tam uzyskali powodzenie. Stany Zjednoczone, znaczy rząd w Waszyngtonie wysłał tam, nie wiem czy państwo pamiętacie jaki film Mały Wielki Człowiek z Dustinem Hoffmanem. Stany Zjednoczone wysłały tam korpus kawalerii pod dowództwem generała Custera. No i ten korpus został rozgromiony w bitwie pod Little Bighorn. Generał Custer zginął tam. No i w związku z tym zawarli, rząd w Waszyngtonie zawarł z Indianami, tymi z grupy Lakota, taki traktat Fort Laramie, na podstawie którego obszar tam północnej Dakoty, Wyoming, Idaho, ten rejon, mniej więcej 5% terytorium Stanów Zjednoczonych obecnych, miało zostać oddane w wieczne władanie, dopóki tam woda będzie płynąć, dopóki trawa będzie rosła, tam takie niebo niebieskie będzie i tak dalej, Indianom. No ale jak już tam się wszystko uspokoiło, to rząd wysłał następną wyprawę, generał McKenzie, już miał karabiny maszynowe i artylerię, no i zrobił porządek z tymi Indianami. A o tym traktacie w Fort Laramie wszyscy zapomnieli, bo gdzie by tam kto jeszcze, nie było z kim nawet tego traktatu uchylać. I to jest ten precedens Black Hills. Tylko pytanie,
czy Kongres amerykański taką ustawę uchwali? No obawiam się, że nie. Tak samo jak brytyjski parlament nie uchwalił ustawy takiej odnoszącej się do handlu niewolnikami, czy francuskie zgromadzenie narodowe. Wie pan, no, rzeczywiście ma pan rację, że został w postaci tej ustawy uczyniony precedens, bardzo groźny. Bardzo groźny, to prawda. No ale precedensy się zdarzają, groźne też, więc... Panie Sławek, na podstawie precedensów działa orzecznictwo sądowe, prawda? Sędziowie wykładni bardzo często... Proszę pana, tak, ale muszę powiedzieć, że tamta ustawa się odwołuje jeszcze do jednej rzeczy, nie tylko do Holokaustu, ale i do jednej rzeczy, bo tam rząd Stanów Zjednoczonych ma dopilnować, żeby te kraje, które wzięły udział w konferencji mienie ery Holokaustu w czerwcu 2009 roku, żeby one, bo one tam się, one uznały, tak, że tam no, te roszczenia to takie właściwie trzeba było tam coś z nimi zrobić i tak dalej. To rzeczywiście nie miało charakteru żadnego traktatu i tak dalej, ale Żydzi się na to powołują, że to były właśnie stworzone podstawy moralne dla tych roszczeń. Polska wzięła udział w tym i teraz w ogóle jest przede wszystkim na celowniku. Polska jest na celowniku, bo nie Białoruś na przykład. Mimo... Pan Stanisław powiedział, pan jest te kraje, liczba mnoga. My tu no tak, ale to wie pan, ale co... No, no i co z tego? Co z tego? Jeżeli na przykład na terenie Białorusi dzisiejszej mieszkało co najmniej tylu Żydów, ilu mieszkało na terytorium dzisiejszej Polski. Ale nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek występował wobec Aleksandra Łukaszenki z jakimiś roszczeniami odszkodowań, widzi pan. No. Więc natomiast Polska, jeżeli Polska się zachowuje w sposób taki, powiedziałbym, służalczy, nadskakujący wobec Stanów Zjednoczonych, no to czego się może spodziewać? Wie pan, ja uważam, że ta sytuacja, jaka jest w tej chwili, jest konsekwencją zaniedbań karygodnych popełnionych w przeszłości, kiedy można było o to zadbać. Po raz pierwszy w 1999 roku, kiedy Polska przystępowała do NATO. Co to znaczy, że Polska przystąpiła do NATO? To znaczy, że zaoferowała Amerykanom swoje terytorium dla potrzeb amerykańskiej globalnej rozgrywki z Rosją, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium. To nie jest aport bez znaczenia z naszego punktu widzenia. I Polska wtedy mogła, wie pan, powiedzieć tak, no ale to trudno wymagać od profesora Gremka, żeby on takie rzeczy mówił, a tu on podpisywał ten traktat w Waszyngtonie, że no dobrze, owszem, fajnie, ale no nie, to nie, nie mamy jeszcze za to zapłacić łapówki Żydom. No to słuchajcie, to raczej odwrotnie, wy powinniście nam tu wypłacić wynagrodzenie jakieś. No ale nie. Drugi taki moment to był rok 2001, kiedy Polska na prośbę Stanów Zjednoczonych wysłała kontyngent wojskowy do Iraku. Można było powiedzieć tak, no widzicie, my spełniamy wasze prośby, ale my też mamy prośby do was. I właśnie to, żeby rząd amerykański nam obiecał, tylko że nie będzie żadnych nacisków na Polskę wywierał. No, to, no ale prezydent Kwaśniewski, ani premier Miller, który teraz tam się puszy, ani pomyśleli o tym. Trzeci taki moment to był czerwiec 2014 rok, kiedy prezydent Obama przyjechał do Warszawy. I żeby nam powinszować, żeśmy się podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. Podjęliśmy się dobrze, ale panie prezydencie, ekscelencjo,
tutaj Żydzi i tak dalej. No i jak podjęliśmy się takiej niebezpiecznej roli, to siłą rzeczy staliśmy się państwem frontowym, no to oczekiwalibyśmy, że rząd Stanów Zjednoczonych będzie nas traktował tak samo jak inne państwo frontowe, czyli Izrael, czyli kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów na modernizację armii. Mieliśmy dobry argument, że to są siły zbrojne, element sił zbrojnych NATO i rozlokowany na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc argument mieliśmy. No i oczywiście udogodnienia wojskowe, takie jak z jakich korzysta Izrael. I znowu nikt nie poprosił Obamy. Tylko potem Radosław Sikorski, który był ministrem spraw zagranicznych, w podsłuchanej rozmowie tam się zwierzył ze łzami w oczach, że zrobiliśmy Obamie laskę za darmo. No to on zrobił i z tego wynurzenia wynika, że nawet on przyjemności z tego nie miał. No to już całkiem źle, prawda? I wreszcie ostatni moment, rzut na taśmę. Taki, że kiedy Polska się dowiedziała, a dowiedziała się dosyć wcześnie, że takie prace nad tą ustawą tam ruszają w Senacie, a później w Izbie Reprezentantów, to powinien ktoś pojechać od nas do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu i powiedzieć, słuchajcie, no wiemy, że coś takiego tu robicie. Takie rzeczy to można robić państwu wrogiemu i to nie zawsze, ale nie państwu sojuszniczemu. Zatem, jeżeli nie zdejmiecie tego z agendy, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. Wie pan, to bardzo ryzykowne już by było, bo mogliśmy usłyszeć, a to występujcie. No i wtedy już katastrofa. Ale mogliśmy tego nie usłyszeć, bo być może no, nie ma polityki bez ryzyka. Nie ma polityki bez ryzyka. Być może Amerykanom jednak zależy na tym, żeby rosyjska broń się nie posunęła o 1000 kilometrów na zachód. A tak by było, jakbyśmy wystąpili z NATO. No. Prawda? Więc być może im na tym zależy. No to jak im na tym zależy? Bo jaka jest alternatywa? Alternatywą jest okupacja Polski. No to czego się jeszcze boimy? Prawda?